Cześć wszystkim! Witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem zza kierownicy jednego z najciekawszych samochodów, jakie w ogóle dostępne są na rynku, czyli DS4. I jeśli szukasz samochodu, który będzie w jakiś sposób wyjątkowy, a również z jakiegoś powodu nie chcesz kupować marki, która powszechnie uznana jest za premium, to zdecydowanie powinieneś zostać ze mną, bo być może to jest właśnie samochód dla Ciebie. Także serdecznie zapraszam. Na początek standardowo szybkie technikalia, czyli co tutaj może być pod maską i co ja mam dzisiaj pod maską? Otóż pod maskę DS4 możecie zażyczyć sobie. Silniki PureTech o mocy 130, 180 lub 225 koni mechanicznych. Możecie zamówić też diesla o mocy 130 koni mechanicznych. I na koniec mamy hybrydę typu plug-in, również o mocy 225 koni mechanicznych. Ona nazywa się e-Tense, czy e-Tense, i właśnie taki samochód dostałem dzisiaj do testu. Jeszcze z ważnych rzeczy, DS4 w wersji hybrydowej do 100 km na godzinę rozpędza się w 7,7 sekundy, a prędkość maksymalna to 233 km na godzinę. Zbiornik paliwa ma pojemność 40 litrów, a skumulowany moment obrotowy całego systemu to 360 Nm. Nie mamy tutaj w żadnej z wersji skrzyni manualnej, ale po co komu skrzynia manualna do takiego samochodu? Warto jednak wiedzieć, że również w żadnej z wersji nie mamy napędu na 4 koła. Ja muszę zacząć od tego, że ja DS-y uwielbiam, nimi jeździć. W DS4 również jestem zakochany, ale zacząć muszę zdecydowanie od wad tego samochodu, bo on tak jak każdy inny takie posiada. A chciałbym, żeby osoby, które być może tym samochodem się bardzo zainteresują, już na samym początku wiedziały, że ten samochód może nie do końca być dla nich. Czemu? Ja przeważnie mówię o tym później, ale tu powiemy sobie już teraz. Chodzi przede wszystkim o miejsce z tyłu, o miejsce na kanapie. Zobaczcie, ja mam 182 cm wzrostu. Fotel kierowcy ustawiony jest tak jak dla mnie i tego miejsca z tyłu jest naprawdę nie za dużo. Co więcej, ten fotel odsuwa się do tyłu, aby ułatwić kierowcy wejście czy zajęcie pozycji za kierownicą. No i wtedy wejść do tyłu jest już naprawdę trudno. Próbował tam się przypasować kolega o wzroście 190 cm i naprawdę była lipa. Więc mówię o tym już na starcie, ponieważ z zewnątrz ten samochód robi wrażenie całkiem dużego. Ciężko w ogóle powiedzieć, czy to jest SUV, crossover, nieważne co to jest. W każdym razie z zewnątrz tego nie widać, a wewnątrz, z tyłu oczywiście, bo mówię o miejscu z tyłu, jest go niedużo. Także musicie o tym wiedzieć na początek i jak pójdziecie do salonu, to nie zaczynajcie od tego miejsca, tylko zaczynajcie tam. Oczywiście przy założeniu, że jest to dla Was ważne, bo dla wielu osób jest, ale oczywiście dla bardzo dużej grupy klientów nie ma to żadnego znaczenia, bo jak szukacie samochodu dla jednej czy dwóch osób, to tego tematu tak naprawdę nie ma. No ale zwracam na to uwagę, bo dla tych, dla których jest to ważne, może stanowić pewną barierę nie do przejścia. No dobra, jak już jesteśmy przy pewnych wadach, to pójdźmy dalej. Ten samochód ma parę takich, że tak powiem, niedociągnięć, niedoskonałości. Typu jak włączycie sobie kamerę tylną, to na przykład w prawym górnym rogu zostało takie coś, nie wiadomo po co to widać. To nie jest żadna plama czy jakaś kropla wody, tam jest po prostu takie coś. No ale tak by nie jest nic istotnego. Większym problemem, czy w zasadzie dosyć dużym problemem, który ja też wielokrotnie zgłaszałem, czy o nim mówiłem w przypadku wielu samochodów grupy Stellantis. No i o ile ja mogę to zrozumieć, nie wiem, w C3, no to w DS-ie żadnym, tak samo w DS4, tego przełknąć nie mogę, ale nie ma tu auto hold. To jest samochód, który jestem przekonany będzie wykorzystywany w większości w mieście, gdzie ciągle hamujemy, ruszamy. No i auto hold to jest tak naprawdę zbawienie w takiej sytuacji. To nie jest jakaś funkcja, która jest jakaś luksusowa, bo dzisiaj to wrzuca większość producentów do swoich samochodów. Nie ma tu tego, nie mogę tego zrozumieć i będę o tym mówił, dopóki tego nie będzie. I oby jak najkrócej. I jeszcze jedna rzecz, która, że tak powiem, rzuca się w oczy od razu po wejściu do tego samochodu, to moim zdaniem jest to, nie wiem jak to nazwać do końca, pewne przekombinowanie czy pewne zbyt duże skomplikowanie obsługi tego samochodu, bo wnętrze tego auta jest piękne, nawet powiem przepiękne. Ja uwielbiam w tym samochodzie siedzieć, patrzeć się na niego, dotykać tutaj wszystkiego, to wszystko jest fantastyczne i naprawdę uwielbiam DS4 za to. Ale równocześnie tego wszystkiego się trzeba nauczyć. I jeśli masz jeden samochód, to nie jest żaden problem, bo po prostu nauczysz się tego, będziesz z tego korzystał, będziesz wiedział, gdzie co jest. Ale dla osoby, która wsiada na przykład po raz pierwszy do DS4, czy ma inne auta i ciągle się przesiada, tak jak na przykład ja, to wymaga to dosyć długiej chwili, aby się tutaj połapać.
No oczywiście jak to w większości samochodów. Ja teraz akurat mam ekran ustawiony na klimatyzację. No ale na przykład jakbym miał ustawiony ekran na coś innego, nie wiem, na nawigację, to najpierw trzeba nacisnąć ten przycisk. Włącza się nam wtedy panel klimatyzacji i możemy sobie w ten sposób kombinować z temperaturą. No oczywiście dotykowo, wiele razy o tym mówiłem, ja tego nie lubię, no ale jest jak jest. Tylko to nie chodzi o to, tutaj ogólnie w zasadzie wszystko jest inne. Poczynając od uruchomienia tego samochodu, no to szukacie pewnie przycisku tutaj, on znajduje się tu. Nie dość, że jest tu, trzeba go troszkę dłużej przytrzymać, żeby się samochód uruchomił, czy też wyłączył. Przez ten ekran, który w sumie przez dosyć długi czas nie wiedziałem nawet po co jest, myślałem, że może sobie tu można malować, żeby się odstresować, ale okazało się, że nie, wystarczy go trochę dłużej przytrzymać, wtedy uruchamiamy takie menu tutaj. No można sobie tym ruszać, ale w sumie nikt nie wie po co. To jest totalnie gadżet taki dla zabawy, czy żeby pokazać komuś, że mamy tu coś innego, zupełnie niefunkcjonalne. Tak samo na przykład, nie wiem, otwieranie szyb. Standardowo szukamy tego tu. Gdzie są przyciski? Tu. One wyglądają pięknie, ale znowu trzeba pamiętać, że one są w innym, takim dziwnym miejscu. I jeszcze parę innych rzeczy, żeby było jasne, tak jak powiedziałem, jak macie jeden samochód, to jeśli ktoś umieści przyciski do otwierania szyb, nie wiem, tu, a samochód będziemy uruchamiać przyciskiem, który jest tu, to też się do tego przyzwyczajimy. Po pewnym czasie będzie to dla nas normalne. Ale jeśli mam ocenić ergonomię i taką łatwość obsługi, no to na pewno najwyższa ona nie jest. No ale tak jak mówię, do przyzwyczajenia. No i jeszcze jedna rzecz, bagażnik w wersji e-Tense to 390 litrów, w pozostałych wersjach DS4 mamy 430 litrów, czyli tutaj on jest troszkę mniejszy, także pamiętajcie też, żeby to sprawdzić, jeśli ten aspekt jest dla Was ważny. No i jeśli chodzi o wady czy pewne niedociągnięcia, to na ten moment byłoby tyle, przejdźmy sobie do rzeczy fajnych. I pierwsza z nich, która od razu przychodzi mi na myśl, jak widzę DS4, czy testuję go, wsiadam, czy cokolwiek pomyślę o DS4, to jest komfort. To jest samochód, który pod względem komfortu zupełnie nie ma się czego wstydzić do większości samochodów premium, a myślę, że w zasadzie powinienem powiedzieć, większość tych samochodów zdecydowanie przewyższa. To jest coś jak dawne zawieszenia w Citroenach pneumatyczne. Dla mnie to jest coś niesamowitego. To głupio zabrzmi, ale jak widzisz studzienkę, to masz ochotę, a wjadę sobie jeszcze raz, żeby posłuchać, bo tu nie ma żadnego stuknięcia, trzęsienia się samochodu, zęby nie bolą, picie się nie wylewa, tylko słyszycie taki delikatny, przytłumiony dźwięk, że o, chyba w coś wjechałem, ale w sumie nie wiem, co to było. To jest jeden wielki element wow w DS4. Myślę, że za to ludzie kochają te samochody, dlatego je kupują, bo komfort w tym samochodzie to jest coś niewiarygodnego. Fotele, też rzecz składająca się na takie odczucie. Kocham te fotele po prostu, uwielbiam w nich jeździć. One w mojej wersji mają oczywiście grzanie, mają wentylację, mają bardzo fajne masaże. I w zasadzie to jest rzecz, którą ja po wejściu do tego samochodu za każdym razem sobie włączam. Macie tu różne funkcje, i fotel kierowcy, i fotel pasażera. To jest coś, co robi robotę tutaj. Tak samo zacząłem już troszkę mówić o wyglądzie, ale w ogóle wykonanie tego samochodu wewnątrz to jest również element wow. To jest również aspekt, w którym do premium zero kompleksów, szczególnie z takim jasnym wnętrzem. Znaczy, ja uwielbiam takie jasne wnętrza, więc podchodzę pewnie do tego w dużo bardziej optymistyczny sposób. No ale to wszystko składa się na to, że poczucie komfortu, jakości w tym aucie jest na bardzo wysokim poziomie. Z rzeczy, które na przykład dla mnie są ważne, mamy head-upa, co ja bardzo cenię. Mamy bezprzewodowe Android Auto. Nie wiem, jak jest z CarPlayem, bo nie sprawdzałem, ale Android Auto działa bardzo szybko, łatwo się łączy. No i naprawdę super, że jest bezprzewodowe. Tutaj mamy taki duży schowek, możemy sobie naładować indukcyjny telefon. No i też USB typu C, także pamiętajcie, że troszkę inny kabelek. Słowo o kamerze. Ja wiele razy mówiłem, że w kamerach najważniejszy jest szeroki kąt, a nie sama jakość obrazu. I ten jest tutaj ok, ale muszę wspomnieć o jakości właśnie obrazu, bo to jest jedna z najlepszych kamer, z jakimi ja w ogóle jeździłem. Jakością dorównuje, nie wiem, Mercedesom. Także warto o tym wspomnieć, bo po prostu tutaj DS4 w tym aspekcie na to zasługuje. Naprawdę jakość jest wow. I jeszcze jedna rzecz, nie wiem czy nie najważniejsza, ale wygląd. Ja powiem szczerze, że mam DS4 od tygodnia. To nie jest oczywiście długo, ale często tak mam, że nawet jakiś samochód jak jest fajny, to ja 3-4 dni się na niego popatrzę i dobra, no jest to jest i tyle.
ja na ten samochód mogę rozłożyć sobie jakieś krzesełko, jakiś fotelik, siąść przed nim i się patrzeć. Przed nim czy za nim, z każdej strony. Ten samochód jest po prostu przepiękny. To jest jedno, moim zdaniem, z najładniejszych aut w ogóle dostępnych na rynku. No, nie wiem, rzućcie okiem na światła z przodu. Jak podchodzicie do samochodu, otworzycie sobie go. On nie ma już tak jak DS7 tych takich kręcących się światełek, ale zobaczcie na światła dzienne, LEDy. Ten pasek, który sobie przychodzi, ja wiem, to są takie pierdoły, tego też na co dzień nie widać, ale uwierzcie mi, że to robi robotę u Was w głowie. Bo wiecie, że coś takiego macie, wiecie, że to jest coś innego i to jest po prostu fajne. W ogóle tu jest tyle smaczków, jakieś małe znaczki DS z tyłu. Albo właśnie z tyłu, światła. Zobaczcie, jak one wyglądają, szczególnie z białym kolorem, moim zdaniem ten czerwony z białym, to jest takie połączenie, że no, tu wystarczy powiedzieć wow. I w zasadzie każdy, kto ten samochód oglądał ze mną, mówił takie słowa, mówił wow. I też coś, co mi się w tym samochodzie bardzo podoba, to zobaczcie, jak duże wydają się koła przy całej sylwetce samochodu, bo to też jest tutaj coś pięknego i ogólnie całość narysowana jest w ten sposób, że to jest, tak jak powiedziałem, moim zdaniem jeden z najpiękniejszych samochodów na rynku. Ja na niego patrzeć uwielbiam, bardzo zwraca na siebie uwagę. Widać, że wiele osób patrzy się na Was, więc jeśli to lubicie, no to spoko. Jeśli nie, to może znowu to nie być samochód dla Was, ale wygląd tutaj to jest 10 na 10 dla mnie, po prostu. Obiecałem, że powiem troszkę o skrzyni biegów. Nie mamy tutaj lewarka żadnego wystającego, mamy taki selektor, przycisk czy zwał jak zwał, myślę, że selektor to będzie najlepsze określenie. No i powiem, że do tego samochodu ta skrzynia pasuje idealnie. Ona potrafi czasem troszkę szarpnąć, czasem mieć jakieś zawahania, ale ogólnie do tego, do czego stworzony został ten samochód, czyli do bardzo komfortowej jazdy, ta skrzynia jest super. No i też słowa wymaga, bateria, jazda na prądzie, po prostu plug-in. Nie będę się o tym długo rozwodził, bo już pewnie każdy z Was wie, o co chodzi. Więc w takim dużym skrócie, jest teraz ciepło, więc ja w zasadzie jeździłem cały czas z klimatyzacją, no ale baterie bardziej nie lubią zimy niż włączonej klimatyzacji i w takich warunkach jak są, ja przejeżdżałem w mieście około 50 km, może nawet 55. Także to jest bardzo ładny wynik. Dla większości osób myślę wystarczający na dojechanie do pracy i powrót do domu, gdzie możemy się znowu naładować i następnego dnia znowu jechać do pracy na prądzie, wracać tak samo na prądzie. Czy to się opłaca i czy to się zwróci? No tak jak wiele razy już sobie mówiliśmy, pewnie nie, albo pewnie przez bardzo długi okres nie. Ale sama jazda na prądzie jest mega przyjemna. Kto jeździł, ten wie. Ja w ogóle uważam, że pluginy na ten moment to są najlepsze rozwiązania, jakie są, bo pełen elektryk jest... Fajnie się nim jeździ, ale słabo się go obsługuje czy użytkuje, bo to ciągłe ładowanie, ta świadomość, że gdzieś dalej nie pojedziesz, to nie. W pluginach tego problemu nie ma. Ja pluginy bardzo lubię. Mamy też jednego u siebie i takie rozwiązanie naprawdę sprawdza się super na co dzień, więc jeśli jesteście w stanie przełknąć barierę nie do przełknięcia, czyli cenę, o której za chwilę, to pluginy zdecydowanie polecam, tak samo polecam tego. No ale dobra, przejdźmy sobie do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli ile takie cacko kosztuje. No i teraz tak, DS4 w podstawowej wersji kupicie już od 125 400 zł, ale wersja plug-in, którą testuję aktualnie, rozpoczyna się od 174 400 zł. Cennik zamyka wersja Cross Livoli, która kosztuje już 216 900 zł. Oczywiście do tego coś tam sobie dorzucić jeszcze można, a wręcz trzeba czy wypada. I tak ogólnie podsumowując, taki samochód w wersji plug-in to koszt mniej więcej, powiedzmy, około 200 000 zł. To już jest kwota, gdzie jest już w czym wybierać. Więc tak ogólnie podsumowując, myślę, że to jest samochód dla indywidualisty. Dla kogoś, kto albo już miał kilka samochodów premium i nie musi mieć z przodu znaczka BMW czy Mercedes, szuka czegoś innego, równie dobrego, ale czegoś innego, nie chce na przykład, nie wiem, Lexusa, jest w stanie zapłacić więcej, mimo tego, że DS nie jest uznany za markę premium, ale ktoś jest w stanie wyłożyć takie same pieniądze, to jest samochód dla kogoś, kto przede wszystkim szuka komfortu. Nie żadnego sportu, komfort, komfort i jeszcze raz komfort. Do tego piękny wygląd, świetne wykonanie, całkiem dobra muzyka. To jest Focal i tak jak powiedziałem, całkiem dobra, chociaż pamiętajcie, żeby nie słuchać nikogo, tak jak ja teraz mówię, że tu jest dobra albo zła muzyka, bo to jest jeden z najbardziej indywidualnych aspektów, jakie w ogóle są w samochodach. Ja zdecydowanie wolę brzmienie tak, jak jest system Bose. Focal to jest również świetna firma, jeśli chodzi o audio, ale na przykład mnie do końca tutaj nie podeszła, co nie znaczy, że tobie nie podejdzie na 100%.
Więc to też sprawdźcie, jeśli to jest dla Was ważny aspekt. Ale ogólnie myślę, że mogę również powiedzieć, że z bardzo dobrym nagłośnieniem, przepięknym w środku. To jest samochód, który myślę na wielu osobach, pasażerach, zrobi większe wrażenie niż bardzo wiele samochodów naprawdę z segmentu premium. I w dużym skrócie ja bym powiedział tak. DS4 to jest po prostu samochód, którym chce się jeździć. Chce się w nim przebywać. Ja na każdą myśl, że muszę gdzieś podjechać, gdzie na przykład bym miał, nie wiem, Suzuki Ignisa i miałbym jechać, w cudzysłowie, wyrzucić śmieci, to po prostu bym się dłużej do tego zabierał niż to robił. To w DS4 zejdę z tymi śmieciami, zapomnę specjalnie jednego worka i jeszcze pojadę naokoło, żeby pojechać potem drugi raz znowu naokoło. To jest właśnie taki samochód. I jeśli ktoś nim nie jeździł, to jestem przekonany, że może stuknąć się w czoło i powiedzieć, jak można zapłacić tyle pieniędzy za samochód, w cenie którego można mieć, nie, BMW albo Mercedesa. Można. Wystarczy nim trochę pojeździć. Ja w DS4 jestem w pewien sposób zakochany, zdecydowanie polecam ten samochód. Sprawdźcie go, jeśli szukacie czegoś innego po prostu. Czegoś naprawdę fajnego, czegoś, co da Wam radochę. A przy okazji będzie po prostu świetnym samochodem. Dajcie znać, co Wy o nim myślicie, bo możecie mieć zupełnie inne zdanie niż ja. Także chętnie z Wami pogadam. Pamiętajcie o subskrypcji, kliknijcie ten słynny dzwoneczek, aby YouTube przypomniał Wam, że na kanał wjechał kolejny materiał, a ja będę się już żegnał. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!